mi się chce. Dobry. Ojej. Czuję, że umrę. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Psia krew, jaki dziwoląg! Zła jestem. Cóż to? Witam szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem Pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, zima przypomina bordel ogarnięty pożarem.
Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Jednakże z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie. Głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jaki mają cel. Rozwiń temat wiewiórek i zakonu. Skojatel prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Miejsce dawnych oddziałów specjalnych zajął zakon płonącej róży. Nie jestem przekonany o jego skuteczności. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zobaczyć, że coś wisi w powietrzu. Coś złego. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. W kanałach, jak widzę, już byłeś. Ładnie się wysławiasz, jak na pucy buta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Ale moja nie jest ani ciekawa, ani warta opowiedzenia. Zajmę się butami i już nie zanudzam. Buty czyszczę! Buty czyszczę! Dużo przechodniów, dużo pracy. Dużo przechodniów. Złodziejstwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Wiesz, że podobno dzielnicy nie ludzi. Głodnym, panie. Chleba w ustach od 3 dni nie miałem. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Jednak elfy zdecydowanie najgorsze. Nienawidzę tych szpiczastouchych. Strażnicy omijają nas z daleka. To kto ma nas bronić? Jejku, jejku. Radowid jest lepszym władcą od Foltesta. To oczywiste. Ciężka służba. Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać?
Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za Sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Co powinien kupić? Ale mnie suszy. Ciężka służba. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. O co chodzi? Bywaj. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Woda jakaś niespokojna. Kto chce się zabrać promem? Co to było? Co to było? Mój ojciec wypalał cegły i mój dziad wypalał cegły. Jasne było, że zostanę ceglarzem.
Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini.